Witamy serdecznie, kolejny przepis, kolejny raz Kuchnia Planteon. Paweł oraz Karolina, witamy serdecznie. To dzisiaj znowu będziemy my. Mieli piękny przepis i trochę zaszalejemy dzisiaj. Zaszalejemy, bo zrobimy dzisiaj sobie Paschę Wielkanocną, już tak typowo pod święta. Deser w naszym regionie nie tak mocno znany. W sumie ja nie znałem. Nie robi się, tak jak zrobiłam wywiad, to u mało kogo się robi ten deser. Paweł, zrobimy teraz test, czy wie, co będziemy potrzebować do naszej Paschy. Zdradzę pewną tajemnicę, będę wiedział, ponieważ Karolina oczywiście wcześniej powiedziała mi. Dobra, to więc tak, tutaj mam oto ser biały, prawda? Tak, twarogowy? Jest to ser biały twarogowy, mielony, taki, który nie wymaga mielenia, ponieważ jeszcze zaznaczę, że jeżeli ktoś robił paschę, to zazwyczaj jest to taki przepis, który wymaga miksowania, czekania, łączenia. Nasz będzie taki przepis ekspresowy, szybki. I tutaj wspólnie uznaliśmy, że z okazji świąt pozwolimy sobie na odrobinę słodkości, więc tutaj będzie wyjątkowo cukier puder. Puder, tak. Na święta, tak jest. Oraz mamy tutaj pomarańcze. Potrzebujemy skórkę z tej pomarańczy. Okay. Nie będziemy używać całej, tak jak Paweł myślał, że będziemy ścierać całą pomarańczę. Dlaczego to zdradziłaś? Żeby nikt nie zrobił tego błędu. Dosiało mi się mówienia o kolejnych składnikach, naprawdę. Dobra, mamy dalej żurawinę. Całą. Całą, tak. Ze środkiem. Ze środkiem. Orzechy nerkowca, także całe. Oraz mamy tutaj daktyle. Tutaj mamy piękną wanilię. Już wydrążoną. Tak, bo tutaj mamy naszą wanilię w całych laseczkach. Tutaj mamy, tak powiedziałbym zagadkowo, przyprawę do kawy i kardamonu, z racji tego, że jesteśmy kreatywni. Tak. I Karolina tutaj wywnioskowała, iż te składniki z tego produktu są fajne. Po prostu do tego deseru bardzo pasują takie korzenne przyprawy jak kardamon, cynamon, gałka muszkatołowa, a wszystkie te przyprawy znajdziemy w tej jednej. Tak jest. Jeszcze pominąłem trzy jajka. To jest bardzo ważny składnik. Tak. I jeszcze co? Obiecałeś mi, że przypomnisz. Co jeszcze potrzebujemy? Obiecałeś, że przypomnisz. Ale teraz mnie zaskoczyłaś, co ja powiedziałem. Aha, już wiem. Tutaj słuchawki podpowiadają mi tutaj z centrali, iż będziemy potrzebować tą sól. Tak, i szczyptę soli. Szczyptę soli do każdego słodkiego deseru. Zawsze tak delikatnie, żeby podbić smak. Co musimy zrobić? Wszystko ze sobą wymieszać, ale może zanim wymieszamy, to jeszcze pokroimy orzechy. Może się podzielimy obowiązkami, co ty na to. Tak, to ja może pokroję orzechy, no. A ty zetrzesz skórkę z pomarańczy. Wiedziałem, że mam do niej trafię. Tutaj bardzo. Wszystkie bakalie mogą być dowolne. Ja jestem team sernik bez rodzynek, a wy dajcie znać w komentarzu. W naszym nie ma rodzynek, ale jeżeli byście chcieli, to warto je namoczyć nawet w alkoholu albo po prostu we wrzątku 10 minut, żeby stały się miękkie i dodać też do przepisu. I trzeba jeszcze tak zeskrobać od środka, bo tam się dużo ukrywa tej pomarańczy. Dobra. Mamy twaróg. To najpierw może to, co mamy na desce. Zapraszam. Orzeszki. Po kolei ja dodam tutaj cukier puder. Mm-hmm. Żurawina? Paweł doda żurawinkę. Trochę przyprawy naszej. Może nie wszystko. Okej, okay, daktyle? Daktyle też musimy pokroić. No nie. I co teraz? Musimy sprawdzić. Chciałaś mnie sprawdzić, powiedz. Chciałam sprawdzić, ale nie to. Jeszcze może w tym czasie dodać wanilii do środka. Proszę bardzo. Tak, już wydrążone. Oficjalnie. Chcemy, żeby nasza pascha była waniliowa, bo lubimy wanilię. Tak. Mamy tutaj jajka i tutaj też ważna uwaga, że te jajka są przelane wrzątkiem, ponieważ nasz deser pójdzie do lodówki, nie będzie pieczony i żebyśmy się nie zarazili i żeby nic nam się nie stało, w razie czego przelaliśmy je wrzątkiem. Tak, dobra. Tak wiesz, bierzesz wrzątek i zalewasz jajka. To tyle. Szkoła mojej babci mówiła, iż należy najpierw jajko wybić sobie do szklaneczki i dopiero do kolejnego naczynia. Ponieważ czasami jajka mogą się zepsuć. A mam doświadczenie w jajkach, ponieważ, jak Karolina zapowiedziała, kolejny przepis, nie wiem, który, ale któryś będzie, tak. Z jajecznicą, więc
Mamy tutaj jeszcze inny pomysł, jak to ograć, aby zrobić, kto robi lepszą jajecznicę, zrobić test. Więc szykujcie się na ciekawy odcinek. I trzecie, wszystkie były ładne, jajeczka. Jednak wiedziałaś tak. O tym. Okay. No i co? No i teraz musimy wszystko ze sobą wymieszać, taką trzepaczką, taką bądź inną. Mamy taką, więc nią to uczynimy. Paweł, czyń honory. Jak to się robi? Najpierw 3 razy w prawo, potem 3 razy w lewo. Raz. Ciężko to idzie przecież. No ciężko, ale to czekaj, trzeba, ja to muszę jakoś chyba... Trzeba mocno i delikatnie jednocześnie. Innej techniki użyć. Techniki odgórnej. Ale tutaj woń... I jeszcze co zapomnieliśmy? Woń pomarańczy. No co zapomnieliśmy, Paweł? Wiem, poczekaj, już wiem, poczekaj. Tutaj już mi mówią na słuchawkę w uchu i już znowu zapomniałem soli. Nie, sól wydaje mi się, że powinna być na końcu. Ale to od razu to, przy mieszaniu zrobimy. To zrobiliśmy, zamienimy się. Żeby było ciekawie. O, czekaj, to sól na pewno. Raz, dwa. I teraz kolejny krok to taki, że musimy naszykować sobie durszlak, taką gazę, pieluchę i talerzyk pod spód i naszą tą masę wyłożyć na ten durszlak i położyć to na około 12, minimum 12 godzin do lodówki. Z racji tego, że u nas czas leci bardzo szybko i u nas za tym stryknięciem już minęło te 12 godzin. 3, 2, 1. Ta-dam! Wyszło nam. To teraz czas jeszcze udekorować. I zanim zakończymy nasz odcinek i zjemy, to jeszcze Daria zrobi zdjęcie. Żebyśmy nie musieli drugi raz robić tego przepisu dzisiaj. Ta-dam! Proszę, kolejny przepis z udziałem Karoliny i Paweł. Uważam za zakończony i bardzo udany. I znowu się zamieniliśmy stronami. Jak bardzo to, proszę. Jak do tego doszło, nie wiem. Dodatkowo masz nóż w ręce. Ja wiem, jak do tego doszło. Okej, próbujemy. Aż kroje nieprzyjemnie teraz... wygląda. Ale dobre, nie? To jest top, naprawdę. To co, kończymy to? Kończymy, kończymy odcinek, kończymy deser. Nie spodziewałem się, że to będzie aż takie dobre, jak że widzicie, jak zjadłem całość. Ja zaraz wiem. Także dzięki wam za kolejne nagranie i widzimy się. Tak powiem, ponownie na kolejnym nagraniu. Nie, jakoś tak fajnie jest. Do zobaczenia. Trzymajcie się. W kolejnym odcinku. Papatki. Zakładamy restaurację. Odkąd jestem na nagranie? Tak, odkąd Paweł dołączył, to. No właśnie. Wszystko jest niebo w gębie. Nie wiem, jeszcze kawałek, zanim przyjdzie reszta i wszystko.